A gdzie jest Kanada? Tu gdzieś. Tu chyba. Pokaż, tu? Pokaż dokładnie. A nie, to jest Polska. To jest Polska. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i zapraszam na odcinek, w którym sprawdziliśmy, jak Polacy znają mapę świata. Czy słyszeliście o tym, że mieszkańcy Wysp Kanaryjskich stworzyli język oparty na gwizdaniu? Więcej o tym w najnowszym odcinku Big Brain, link w opisie, a teraz zaczynamy! Powiedz mi, gdzie jest Europa? Odwrotnie tylko, bo... Odwrotnie, a tak. dobrze zauważyłeś. Europa? Europa. Tutaj i Rosja. Tak jest, to jest Europa, tak? Chyba. Chyba? Chyba. Dobra. Poczekajcie, Polskę znajdę. Gdzie jest Polska? Tutaj albo tutaj. No nie trafiłaś. Nie. Nie. To jest Afryka. Co jest nie tak z tą mapą? Druga strona. Druga strona? W sensie, że tak? Nie, no nie. Nie, no żartuję, tak. Dobra. No ta. To jest Polska, to tutaj będzie Europa. Chyba. Mówi się poprawnie Nepal czy Neapol? Neapol jest miastem we Włoszech, Nepal jest krajem. Wspaniale. Nepal chyba. Neapol. Neapol. Nepal. Czemu? Nie wiem, tak słyszałem w telewizji. Neapol. Neapol. Nepal. Nepal. I co to jest? Miasto. Nepal. Neapol. Japonia. Japonia leży tutaj. Tak. Gdzieś tutaj? Mm-mm. Tu. Czyli Japonia jest w Afryce, w Sudanie. Nie, dobra, nie. Japonia jest gdzieś tu chyba. No to załóżmy, że tu. No, 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 nie. Nie, nie, nie. Japonia, dobra, już znajduję. Tu? To jest Grecja. Grecja. Aha. Japonia graniczy z Grecją? Tutaj tak. Chyba. No nie. Próbuję to znaleźć Korea. O, jest! Dobra, tu jest Korea, tu jest druga Korea, więc tu będzie Japonia. Tu? W tym miejscu? Mhm. Nie, dobra. Powiedz mi, co to są Himalaje? Góry. Gdzie się znajdują? Między Nepalem a Chinami. O kurde, niezła wiedza. Góry, gdzie one leżą? W Szwajcarii albo Austrii. A jaki jest najwyższy szczyt Himalajów? Alpy? Himalaj to jest wyspa i tylko tyle wiem. Himalaje to są wyspy. No w Europie są Himalaje chyba. Szwajcaria? A na jakim kontynencie mniej więcej? Antarktyda? Nie? Nadia, jak sądzisz? Nie wiem, w jakiejś Afryce. Co to są Himalaje? Kontynent. Gdzie one sobie leżą? Balpa. Australia? Australia, no to tutaj jest. Super. Australia jest gdzieś tu, chyba, z tego co mi wiadomo. Tak mi się wydaje. Czyli Australia tutaj? To jest Brazylia. Tu? Nie. W jakim kraju mieszkają Mediolańczycy? We Włoszech. Tak? Mediolańczycy wydaje mi się, że w Portugalii, ponieważ Mediolan jest... Hiszpanii. W Hiszpanii, czyli nie mówi się Mediolanie, tylko Hiszpanii w takim razie. No, to jest poprawna forma, wydaje mi się. I teraz zdajecie geografię na maturze, tak? Tak. Rozszerzoną. Ja chcielibyśmy. Chcielibyście. To w jakim kraju mieszkają? W Hiszpanii. Mediolan to nie jest kraj. Nie, dobrze. Nie, nie. W Mediolanie. W sensie w kraju to Mediolan jest we Francji, tak? Hiszpania. Mm-mm. Portugalia. Macie już plany na wakacje? Z doświadczenia wiem, że wychodzi dużo taniej, gdy planujemy to dużo wcześniej. A jeszcze taniej wyjdzie, gdy przeglądamy oferty z różnych biur podróży. I tutaj z pomocą przychodzi nam portal wakacje.pl, gdzie znajdziemy oferty wielu biur podróży. Możemy także wyszukać specjalne oferty na lato, szukać samych lotów, hotele, rezerwować parkingi, a nawet wykupić ubezpieczenie na czas podróży. A wszystko to w atrakcyjnych pakietach. Oferta jest bardzo szeroka, a wszystko znajdziemy na jednej stronie, co bardzo pomaga podczas planowania wakacji, które może być bardzo stresujące. Można więc traktować tę stronę jak przewodnik podróżny. Więcej informacji znajdziecie na stronie wakacje.pl, pierwszy link w opisie, a my lecimy dalej z odcinkiem. Brazylia? O. Tak jest? Brazylia jest chyba gdzieś w tych rejonach. To wskazuj. Tutaj. Dobra, strzelmy, że tu. Tu takie malutkie. Takie malutkie? Nie wiem, tu. Ale to pewnie nie jest Brazylia. To jest Francja. A tu? To jest Hiszpania. To gdzieś tu. Dobra, Brazylia. Nie wiem, tu? Nie. Co to jest Teksas? Stan w Ameryce. Tak? Teksas to jest, wydaje mi się, że w Meksyku. Meksyk?
miasto, nie? Tak mi się wydaje. Nie miasto, tylko jakby tak... Co jest większego od miasta? Państwo. A coś mniejszego od państwa? Jak się nazywa państwo, w którym to leży? Kraj. To jest miasto w Stanach Zjednoczonych. Teksas, no to jest w Meksyku chyba gdzieś. Morze Śródziemne. Tutaj leży. Super. Tu? Nie. Dobra, dajmy tą górę. No nie. Jak sama nazwa mówi, jest pośród ziemi, nie? Czyli jest pomiędzy lądami. Ja bym strzelała gdzieś tu. Tak. Okej. Okay. To nie do końca tutaj. No, albo tutaj. Co to jest Ryga? Stolica Łotwy, mi się wydaje. Tak? A z czym ci się kojarzy Ryga, takie słowo? Ryga? Z rygorem. Z rygorem. Ale tak geograficznie. Rzeka. Mi się wydaje, że rzeka. Rzeka. To jest rzeka. Nie, to jest jezioro. Ryga. Taka pizza mrożona. To jest jakaś rzeźba terenu? Nie wiem. Mi się z czymś biologicznym często kojarzy. Ryga to nie jest coś z rybami, nie? A jaka część świata? Gdzie ta ryga może być? Ryga też słyszałam, że w Polsce. W Czechach? Nie. Jak ci to brzmi? Jak pizza. A geograficznie? Jak góry. Ryga to jest stolica Czarnogóry. Ocean Atlantycki? To między Europą a Ameryką. Tak jest? Wiem, że tu jest Pacyfik, więc obstawiam, że tutaj jest Atlantyk gdzieś. Więc to jest Ocean Indyjski, to jest Atlantyk. A Atlantyk, no tak. A gdzie jest Pacyfik? Pacyfik to jest Atlantyk. Tutaj gdzieś? Może? Tu. To jest spokojny. A, no to tu. To też jest spokojny, bo Ziemia jest okrągła, że tak powiem, i to się łączy. Ja się zatrzymałam na tym, że jest płaska. Stolicą jakiego państwa jest Meksyk? Mexico City, miasto jest stolicą Meksyku. Tak jest, zgadza się. Tunezja. Coś, to jest jakiś Kanada, Teksyk, Meksyk, coś takiego? Nie. Coś tam z tych części takich właśnie Ameryki, coś takiego? Tak nie. Sądzisz? Co inaczej, co jest stolicą Meksyku? Meksyku? To nie wiem, Teksas? Stolicą jakiego państwa jest Meksyk? Żadnego, to jest stan. Argentyna? O, tutaj. Tak jest? No, mi się wydaje, że w Europie. Czekaj, to są takie ciężkie pytania. To na jakim kontynencie leży Argentyna? No, pewnie skandynawskim. Tutaj. Znajduje się tutaj. Albo tu. Tu albo tu. Albo nie, tu. Tu, tu. To nie jest Argentyna. Czy to jest Argentyna? To nie będzie. Kto twierdzi, że jest Argentyna? Ja nic nie twierdzę. A co jest tutaj? Nie wiem, może to Argentyna, może to. Nie wiem, ja strzelę tu. Okej, okay, no to wydaje mi się, że to będzie to. Nie. Mówi się poprawnie Hindusi czy Indianie? Nie, Hindusi i Indianie to są dwie różne nazwy. Tak. A to nie jest to samo? No to jest właśnie pytanie, czy to jest to samo? Indianie, no bo Hindusi to jest jakby, nie słyszałam zbyt często tego określenia. Czyli Hindusi raczej nie obowiązuje, Indianie. Tak. Czyli idziesz do restauracji indyjskiej i kto tam może pracować? Indianie. Jak się mówi poprawnie, Polu, Hindusi czy Indianie? Indianie. I gdzie oni mieszkają? W Indiach. Nie mam pojęcia. A kim są Indianie? No Indianami, a kim są? Czy gdzie mieszkają Indianie? No w Indiach. Hindusi. Hindusi. A dlaczego? Wydaje mi się, że to jest właśnie dlatego, że mówi się hindi i tak dalej. Ogólnie, no chyba po prostu to jest taka kulturowa rzecz, tak mi się wydaje, że takie jest bardziej odpowiednio. A na kogo mówimy Indianie? Czy na nikogo? Wydaje mi się, że aktualnie na nikogo. Wyspy Brytyjskie? Tutaj pomijając Irlandię. Nie wydaje mi się, żeby to były przy samej Wielkiej Brytanii. A gdzie są Wyspy Brytyjskie? Bardziej mi się stało, że gdzieś przy Afryce, jak były wszystkie te akcje kolonizacyjne. Gdzie byś zaznaczył te Wyspy Brytyjskie? Tutaj jakieś widzę. Tu. Co nazywamy Bałkanami? Kraje na południowym wschodzie, no na południu Europy, między innymi kraje tak jak Serbia, Macedonia, w tamtym rejonie. Super. Bałkany to są wyspy. Mi się wydaje, ale nie jestem tego pewien. I gdzie te wyspy się znajdują? Myślę, że jakiś ocean, ale gdzie to który nie ocean? Wiem. Pacyfik? Co nazywamy Bałkanami? Kraje, które leżą przy Morzu Bałtyckim. Nie jest jakieś takie, nie że plemię, tylko jakiś tam zbiór ludności? Taki kocioł bałkański, chcesz powiedzieć? Możliwe, no, coś takiego.
kraje. A gdzie leżą? Co by wystarczyło na odpowiedź? Przy Morzu Bałkańskim. Przy Morzu Bałkańskim? Nie ma takiego morza. To u nas w Polsce. Co to? Góry? Mi się wydaje, że to są jakieś wyspy. Gdzie one sobie leżą? Jaki ocean, jakie morze? Nie wiem, zgaduję, że Ocean Indyjski. Kanada. Tu gdzieś. Tu chyba. Pokaż, tu? Pokaż dokładnie. A nie, to jest Polska. To jest Polska. Tu? Nie. To jest Alaska. To Stany Zjednoczone. Tu? To jest Anglia albo Wielka Brytania. Aha. Tu? To jest właśnie Turcja. To jest Meksyk. Nie. Egipt. O, tutaj. Tak jest? To jest to? Nie. To jest Australia. No, no to byłam bardzo daleko, okej. Okay. To może gdzieś tu? Tutaj. To jest Algieria. Algeria. Tu? To jest Sudan. Nie tu? To nie. No co dajmy, że tu? Mm-mm. Strzelę w tą okolicę? Nie. Nie. Może tutaj? Nie, idziesz w złą stronę. Gdzie masz Afrykę tutaj? Nie wiem, czy Afryka nie będzie tu gdzieś? Nie. To jest gdzieś tu? To są Indie. Indie, okej. Okay. Półwysep skandynawski? No tutaj, kilka krajów tutaj. Tak jest? Gdzieś tu. Skandynawia, Skandynawia będzie tu chyba. Pokaż dokładnie gdzie. Tu. Strzelę sobie tu. Nie, to jest Islandia. To nie wiem, ten. Rosja? Największe państwo, tutaj. Tu? Tu, 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 gdzieś? To ten mały kraj? Nie, ten większy tutaj. To jest Białoruś. A to tu, ten. To jest Ukraina. Strzelamy dalej, to będzie to. Nie mam pojęcia. Czy Rosja to duży kraj, czy mały kraj? No, wydało się duże. Największy na świecie. Tak. Tu są Niemcy, tu jest Polska. Mhm. No to to. To jest Ukraina. No. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli jesteście ciekawi, jak to się stało, że ludzie zaczęli mówić, to więcej o tym opowiadamy w najnowszym odcinku Big Brain. Klikajcie tutaj, oglądajcie, a my się widzimy co wtorek o 16.00.